Starsza pani podbija świat. Part 137. 137. Jak powiemy pytania? Questions. Questions. Odpowiedź to będzie answer. Answer. W Wielkiej Brytanii też powiedzą answer. Jakaś odpowiedź to an answer. An answer. Pytania i odpowiedzi to słówko i and w wymowie. Często gubi to d na końcu. Można powiedzieć questions and answers albo questions and answers. Oznaczane literami Q and A. Ten znaczek pośrodku między literami to skrót na end, czyli i. Pochodzi z łaciny, zlane litery et, ponieważ po łacinie i to jest et. Sam ten znaczek nazywa się ampersand, ale nie ma co się uczyć nazwy tego znaczka. Łacińskie słówko et, czyli polskie i, angielskie end, zlało się tutaj i powstał ten znaczek. Można go zapisywać, widzimy od lewej, zaczynając od tej kreski, później po prawej robimy pętelkę. Po lewej kolejna pętelka. Po prawej widzimy, że niektórzy piszą to właśnie odwrotnie. A wielu ludzi zapisuje ten znaczek w ten sposób, czyli przekreśla takie duże E. Ten znaczek występuje w wielu nazwach. Na przykład tutaj Marks and Spencer, brytyjska sieć handlowa. Tutaj na dole po prawej i po lewej przypominamy inną formę skrótu tego słówka end. Mówiliśmy o tym przy up and down. Z wyjątkiem takich utartych nazw, my jako cudzoziemcy powinniśmy zawsze używać pełnego słówka end. A jak osiołek pozdrowi chłopczyka? Hi, hi, hello, hello. Jak powiemy słuchać, patrzeć na? To listen to listen to look at, to look at. Jak powiemy patrzeć na, szukać? To look at, to look for. Jak powiemy szukać, znaleźć? To look for, to find, szukać, czekać. To look for, to wait for. Jak odmieniamy zaimki on, ona, ono? He, him, she, her, it, it. Szum morza, czyli on. Słuchaj go, posłuchaj go. Listen to it. Listen to it. Starsza pani i starszy pan robią coś w ogrodzie. Jak powiemy, ja robię to, ty robisz to w tej chwili. I am doing it, you are doing it. A jak się zapytamy, czy ty to robisz? Are you doing it?
Are you doing it? Dlaczego? To słówko why. Why? Pamiętamy, że literę Y w alfabecie też nazywamy why. Teraz do pytania, czy to robisz, are you doing it, na początek stawiamy słówko pytające dlaczego, why. Powstaje w ten sposób pytanie, dlaczego ty to robisz. Powtórzmy sobie dwa razy, why are you doing it? Why are you doing it? Dlaczego to kupujesz? Przed pytanie are you buying it? Czy to kupujesz? Dostawiamy słówko dlaczego? Why? Why are you buying it? Why are you buying it? Dlaczego to zamawiasz? Why are you ordering it? Why are you ordering it? Dlaczego lecisz do Australii? Why are you flying to Australia? Why are you flying to Australia? Dlaczego zakręcasz, wyłączasz klimatyzację? Why are you turning the air off? Why are you turning the air off? A jak powiemy, ona się uśmiecha, czy ona się uśmiecha? She is smiling. Is she smiling? Dlaczego ona się uśmiecha? Why is she smiling? Why is she smiling? Ona tego szuka, czy ona tego szuka? She is looking for it. Is she looking for it? Dlaczego ona tego szuka? Why is she looking for it? Why is she looking for it? A jak powiemy, dlaczego ona tego szuka właśnie teraz? Why is she looking for it right now? Why is she looking for it right now? On tego słucha, czy on tego słucha? He is listening to it. Is he listening to it? Dlaczego on tego słucha? Why is he listening to it? Why is he listening to it? Dlaczego on tego słucha właśnie teraz? Why is he listening to it right now? Why is he listening to it right now? On nie może na niego poczekać. Czy on nie może na niego poczekać? He cannot wait for him. Can he not wait for him? Dlaczego on nie może na niego poczekać? Damy to dlaczego znowu na początek pytania. Dlaczego on nie może na niego poczekać?
Why can he not wait for him? Why can he not wait for him? Ona nie mogłaby na nią poczekać. Czy ona nie mogłaby na nią poczekać? She could not wait for her. Could she not wait for her? Dlaczego ona nie mogłaby na nią poczekać? Why could she not wait for her? Why could she not wait for her? A jak przywitamy te śmiejące się pysie? Hi! Hi! Hello! Hello!